Cześć, jestem Rafał, witam Was na Poniwcu. W dniu dzisiejszym, jak widać na załączonym obrazku, trwa naśnieżanie głównej trasy narciarskiej. Naśnieżanie trasy idzie pełną parą. Planowany start sezonu mamy na 26 grudnia, także drugi dzień świąt, już widzimy się na nartach na Poniwcu. Wiadomo, inne stoki Wiślańskiego Ski Passu już są czynne, także możemy już korzystać z zimowego szaleństwa, jednak tutaj chcemy przygotować jak najlepsze warunki na okres świąt. Zaraz po świętach zbliża się Sylwester. Planujemy przygotować jazdę wieczorną wraz z imprezą sylwestrową. Główna impreza będzie odbywać się przy górnej stacji wyciągu, z którego miejsca jest bardzo ładny widok na Ustroń oraz dużą część Śląska, gdzie rozblask fajerwerek i różnych wybuchowych akcesoriów robi naprawdę piękne wrażenie. Klimat i aura, która jest na górnej stacji, jest naprawdę niepowtarzalna, także warto przyjechać, tym bardziej, że jest to bardzo ciekawa forma spędzenia Sylwestra dla osób, które lubią spędzać aktywnie czas. Na koniec imprezy zaplanowany jest zjazd z pochodniami, będzie zgaszone światło na głównej trasie, co daje niepowtarzalny klimat podczas samego zjazdu. Jesteśmy na terenie ośrodka narciarskiego Złoty Groń w Istebnej. U źródeł Olzy tak naprawdę, ale jak widać aura sprzyja i będziemy kończyć ten 2021 rok właśnie tutaj Sylwestrem sportowym oczywiście u nas, więc zapraszamy do tej aktywności nie tylko w Sylwestra, ale ten Sylwester będzie taką kumulacją tego, co wydarza się jeszcze w tym roku. Nasz Sylwester organizowany jest od kilku lat i właściwie mamy grono klientów, którzy przyjeżdżają od samego początku, są tutaj z nami, żeby przywitać nowy rok i go rozpocząć taką energią właśnie na nartach i snowboardzie. W tym roku zaplanowaliśmy go od godziny 18 do godziny 1. Będzie nam towarzyszył DJ Bartnicki. Są przewidziane również atrakcje dla najmłodszych, które będą miały miejsce o godzinie 18 do godziny 20. I tutaj będzie się to działo na stacji dolnej, w tych animacjach zimowych. Wesprze nas również szkoła narciarska, z która z nami współpracuje. Będzie się działo, więc zapraszamy wszystkich, którzy nie mają planów albo takie plany mają. I nie będą to suknie, a będą to stroje sportowe, które będzie można tutaj eksponować u nas podczas wspólnej zabawy sylwestrowej. Oczywiście poza zabawą sylwestrową otwarte będą punkty gastronomiczne, do których już serdecznie zapraszamy. Będą one otwarte w przedziale czasowym od 18 do godziny 3 w nocy, więc wszyscy Państwo zdążą wyjeździć się, ale również się posilić tutaj u nas, więc wspólna zabawa czeka na Państwa. Zapraszamy do witania nowego roku w Istebnej na Złotym Groniu. Witam serdecznie. Znajdujemy się na stacji narciarskiej Cienków w Wiśle. Chciałem Państwa serdecznie zaprosić do korzystania z naszych tras. Planujemy otworzyć się 23 grudnia o godzinie 8. Następnie planujemy jeździć cały okres świąteczny aż do nowego roku. 31 grudnia planujemy również pracować. Zapraszamy serdecznie na nocne jeżdżenie sylwestrowe. Rozpoczynamy od godziny 19, jeździmy do w pół do pierwszej. W ramach naszego karnetu można otrzymać sylwestrowego szampana. Dodatkowo są przeznaczone dla klientów vouchery na zniżki w naszych tutaj gastronomiach. Do zobaczenia na stokach Wiślańskiego Ski Passu.